Mecz rozpoczął się od wyrównanej walki punkt za punkt. Po pierwszej przerwie technicznej zarysowała się przewaga przyjezdnych. Lubinianie zdołali doprowadzić do remisu po 16, ale 4 kolejne punkty zdobyli przyjezdni. Taka przewaga wystarczyła do wygrania seta. Druga partia zaczęła się od mocnego uderzenia trefla, ale w końcówce pod opiecznym George Kretu znów udało się odrobić straty. Niestety przy stanie 23-23 dwa decydujące ciosy zadali gdańszczanie. Kuprum przedłużyło swoje nadzieje w trzeciej partii, ale w czwartej odsłonie znów dużo lepiej na placu gry prezentowali się zawodnicy trzeciej siły plus ligi. Przegrywamy dzisiaj 1-3 z drużyną trefla. Na pewno zawodnicy z Gdańska postawili nam wysoko poprzeczkę. Tego pierwszego seta wygrali zdecydowanie. Myślę, że ten drugi set, którego przegraliśmy 25-23, była możliwość, żeby go wygrać. No niestety nie udało się i przegrywamy dzisiaj. Słabiutko wypadło przyjęcie przede wszystkim. No i na zagrywce, zwłaszcza na końcu, no nie poradziliśmy sobie. Tak, tak, na pewno troszeczkę zostaliśmy odrzuceni od sieci. Troszeczkę tym flotem i Mateusz Mika i Bartek Gawryszewski troszkę nas odrzucili od siatki, ale nie można też zwalać całej winy na przyjęcie. Na pewno wiele elementów dzisiaj nie funkcjonowało tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i nie możemy się cieszyć ze zdobytych punktów. Ostatnie mecze w lidze nie zagraliśmy dobrze. Dzisiaj na początku wyszliśmy skoncentrowani. Na początku było naprawdę bardzo ciężko, trzeba było grać cały czas na skupieniu, bo szliśmy w tym pierwszym secie punkt za punkt. No i w pewnym momencie udało nam się odskoczyć. Cieszymy się z tych 3 punktów, bo są dla nas bardzo ważne. Tabela robi się coraz bardziej ciasna. Zostały tylko 4 mecze do końca, na pewno chcielibyśmy jak najwyżej skończyć tą rundę zasadniczą. Pomimo porażki siatkarze Kuprum utrzymali 6. miejsce w tabeli plus ligi.